Siema panie i panewy, dzisiaj będzie ogień na tłoki, tak treningowo, pogoda ładna, zaczynamy od kręcenia kierownicą, powrót do przeszłości można powiedzieć. Będziemy rozmawiać na temat, czy puszczać kierownicę, czy nie puszczać, więc możemy od razu wsiadać do samochodu i ja wyjaśnię co i jak, mniej więcej ze swojego punktu widzenia, bo wiadomo ile głów, tyle punktów widzenia, choć staram się patrzeć z różnych punktów widzenia. Więc tak, panie i panewy, zobaczcie. Mamy przykładowo fajerę, nie? No i trzymamy kierownicę sobie, wchodzimy w zakręcik bokiem, przykładowo. I kiedy trzeba zrobić kontrę, to co robimy? Nie odkręcamy fajery, nie przekładamy, bo czasami już nie ma na to czasu, ale zaraz o tym powiem. Tylko puszczamy fajerę, nie? Skręcamy i puszczamy fajerę. Co się z tym wiąże? Jeżeli mamy nawierzchnię gładką, idealnie gładką, nic nas nie zaskoczy, te koła same będą wracać, bo kiedy puszczamy kierownicę już po skręcie i czekamy na kontrę, taka inicjacja poślizgu, wiecie o co chodzi, to kierownica powinna sama wrócić i my ją wtedy łapiemy. Często tak robią. Niektórzy robią tak, niektórzy delikatnie popuszczają, ale o tym zaraz też powiemy. No i panie i panewy, uważam, że jeżeli chodzi o drift, przykładowo na równej nawierzchni, okej, jak ktoś się tak nauczył i tym podobne, dlatego tak szybko niektórzy ludzie łapią drift, bo po prostu dla mnie puszczanie kierownicy to jest takie, można powiedzieć, połowa kierowania samochodem. Dlaczego połowa? Bo niestety można użyć tylko tego puszczania kierownicy tylko na właśnie równej drodze, na bardzo równej drodze. Jeżeli trafimy na jakieś nierówności, zauważcie, że przykładowo kierowcy rajdowi, no wiem, że mają skrócony kąt skrętu i tym podobne, że tam szybko kierownica, szybki skręt, te sprawy i nie muszą się nastawiać na jakieś puszczanie, przekładanie i tym podobne. Ale często na KJS-ach, w jakichś takich amatorskich rajdach, czy nawet profesjonalnych, coś się znajdzie, kiedy startują starymi maszynami. No jednak tej nie uświadczycie takiego czegoś na filmikach, że kierowca rajdowy będzie puszczał fajerę, nie? Nie powinien tego robić. A oto dlaczego. I już przechodzimy do konsensusu całej rozmowy, całokształtu. Moi drodzy, nie robimy takich rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, bo możemy trafić na jakąś nierówność. Mówię tu o jakimś dole i tym podobnym. Coś, co może zaburzyć ten powrót kół, tak jak my myślimy, że kierownica wróci, koła skręcą się tam, gdzie myślimy, no to niestety zauważcie, że żadna siła nasza nie działa, tylko działa siła, można powiedzieć ta, która chce wyprostować koła. No i jeżeli ta siła trafi na opór, kiedy koła będą się prostować, no to w tym momencie łapiemy fajerę, przyzwyczajeni, że kierownica wróci tam, gdzie zawsze my myśleliśmy, a okazuje się, że ta kierownica nie wróciła tam, gdzie myśleliśmy. I często możecie zobaczyć na jakiś tam, kiedy ktoś odjebie za przeproszeniem lipę, przykładowo gdzieś driftując, no to często się zdarza tak, że nie wiadomo, co ten kierowca zrobił. I często nie ma kamery on board, żeby zobaczyć, co ten kierowca tak naprawdę zrobił. No i to właśnie było złapanie, można powiedzieć, kierownica nie wróciła tak, jak kierowca myślał. Kierowca złapał, a samochód jeszcze winną w drugą i tak zainicjował się kolejny jakiś poślizg, nerwowy stan, wpadł samochód, nie pomógł żaden środek uspokajający i niestety poszło się w drzewo zwiedzać korniki, oglądać korniki z bliska, jak na Discovery, tak bliziutko. Nie? Bo od razu widzicie, przywalicie w drzewo, to już widzicie. Więc to jest moja taka teoria osobista. I zawsze wychodziłem z tego, żeby kierownicy nie puszczać. Wiem, że to zaraz już dużo ludzi, nie wiem, zdenerwuje i w ogóle, no jak to ja się nauczyłem i w ogóle panewa pierdzielisz. Okej, macie równą nawierzchnię, driftujecie sobie, okej, puszczajcie sobie fajerę. Ja na przykład nie będę jej puszczał, choć teraz mówię już o następnych wyjątkach. Wyjątki są takie, kiedy robicie przekładki. Nie macie szybkiego skrętu i robicie przykładowo przekładki. No szybka przekładka, no macie 140-150, taka szykana, chcecie bokami, nie? Łamiecie się bokami, pyk, 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 pyk. No i niestety, chcąc, nie chcąc, naprawdę, ja jeżdżąc bez wspomagania, naprawdę dużo się nauczyłem, żeby jakoś tą szybkość złapać rąk, bo to naprawdę nie jest lekko. Łapy urywa, jak nie masz wspomagania, to czuć jeszcze, jak jest dobry papeć. To naprawdę jak ten samochód musisz jeszcze na siłę wprowadzać, bo on nie ma za dużo mocy i on te koła tak naprawdę się mocno nie uślizgują z tyłu, no to jednak czuć, że ten przód jeszcze ma trochę tej przyczepności, tak i tak szarpie ta kierownica i w ogóle, no i do czego pieje.
przy przekładce, przy dużej prędkości niestety już trzeba popuszczać tą fajerę, no chyba, że ktoś ma naprawdę szybkie ręce, ale to granica według mnie jest taka, zaczyna się od 130, 140, 150, coś takiego, od tego się zaczyna już takie popuszczanie kiery. Da radę zdążyć jeszcze, ale to jest straszliwie męczące, no i często jest tak, jak jeździłem bez pomagania, mi łapy już wysiadały. Nie dawało rady tego ogarniać. Już próbowałem, mówię, a pójdę sobie tak, że puszczę se fajerę. Ale ja kompletnie, przyznam się szczerze, nie potrafię puszczać fajery. Znaczy, puścić każdy potrafi fajerę. Szczególnie jak leci gdzieś tam i zaraz zaraz przywalę i tym podobnym. To każdy może puścić fajerę, czego nie polecam. Ale jednak, no wiecie, te puszczanie fajery właśnie doprowadza do tego, że... nie przenosicie wszystkiego tak naprawdę na inne nawierzchnie, właśnie przykładowo jakieś piaszczyste nierówności, trylinka, te sprawy, jakieś chodniki. Ja wiem, że to was nie interesuje, bo tym staracie się nie jeździć, bo macie gwint KW i staracie się unikać takich rzeczy tylko na równej nawierzchni i tym podobne. Mało tego, więcej byków się zdarza, jeżeli nie puszcza się fajery. Często u mnie widać, sam się przyznam, że ogólnie tam, gdzie skręcasz, to powinna ręka tam ciągnąć, prawda? A u mnie często było tak, że tam, gdzie skręcam, przykładowo w lewo, to ja jeszcze tak musiałem popychać. No i to są moje błędy, które, nie wiem, jakoś tak powoli zaczęły wychodzić. Zauważyłem na filmikach i będę musiał to poprawiać i zmieniać. No ale powoli, powoli. Więc z takim puszczaniem fajery, tak, niektórzy tak jadą i puszczają fajerę. No to jest taka kaszanka, troszeczkę kaszanka. Już bardziej, jeżeli już tam śmigacie sobie, to takie lekkie popuszczenie kierownicy, takie leciutkie, i trzymacie, tak wiecie, ślizga wam się w rękach, no to w każdym momencie czujecie na opuszkach palców. Naprawdę, może wyda się to jakieś ezoteryczne pierdolenie wróżbity Krzysztofa Panewy, ale naprawdę takie trzymanie opuszkami palców, chociaż żeby ta kierownica się przyślizgiwała, już da wam sygnał z kół, który przejdzie przez kolumnę kierownicy, przez fajerę na opuszki waszych palców, że coś na przykład się dzieje nie tak i trzeba tą kierownicę w odpowiednim momencie złapać i skorygować. I wtedy jest git. To też jest jakiś sposób, no ale lepiej sztywno trzymać ręce. Dlaczego mówię, żeby tak sztywno trzymać ręce? Mówię wam, znaczy sztywno, ręce powinny być wyluzowane, ale trzymać sztywno, jeżeli wiecie, że nawierzchnia nie jest do końca taka, jak myślicie. Ścinałem zakręt, przykład taki, mocno nie ścinałem. Była zapięta kontra, leciałem bokiem, nie puszczałem fajery. Jeżeli puściłbym fajerę, bo trafiłem na bardzo olbrzymi kamień, aż mi wybiło praktycznie końcówkę, naprawdę było ostre uderzenie i wyrwałem, można powiedzieć, no... jak macie, no wielkości połowy tej kierownicy, nawet więcej taki kamień, prawda? No coś takiego, 3/4 tej kierownicy, taki kamień, który wystawał w trawce, gdzieś był. Ja szedłem bokiem i lewym kołem na kontrze, przyjebałem w to i mówię, ja pierdzielę. I uwierzcie mi, ja trzymałem fajerę, a prawie mi wyrwało kierownicę. To wyobraźcie sobie, że przez ten moment lekko byście szurali, zanim byście złapali, jeszcze zdążylibyście zrobić, jakby ta kierownica lekko szurała, tak jak mówiłem o tych opuszkach, prawda? Ale jak robicie coś takiego i zaraz będziecie łapać, jesteście gotowi, to przez chwilę tak naprawdę nie ma łącznika z kierownicą. To jest kurwa logiczne. Nie ma łącznika fotela z kierownicą. Wiecie, o co chodzi. Łącznikiem wy jesteście i powinno być to cały czas, czy jedna ręka, czy palec, cokolwiek, żeby przez chwilę coś było na tej fajerze, bo możecie się niemiło zaskoczyć, jeżeli wjedziecie w jakieś warunki bliżej rajdowych i tym podobnych. Dlatego mówię, drifting jest spoko, nie chcę iść do końca w drifting, bo nie chcę uczyć się też tego puszczania fajery, ale zauważcie też, że nie musi się wiązać też puszczanie fajery. Drifting nie musi się wiązać z puszczaniem fajery. Keiichi, te sprawy, zobaczcie sobie filmiki. On stara się praktycznie nie puszczać kierownicy. Możecie zauważyć przy nawrotach 180 stopni, że ja sobie popuszczam fajerę. Tak, popuszczam sobie, bo widzę, że jest taka prędkość, że tak naprawdę nic się stanie i z czystej wygody robię sobie coś takiego. Możliwe, że też z marnego przyzwyczajenia. To jest tak samo, jak zamontowałem sobie hydrołapę. Mówiłem, że tutaj narzucać, tu ten tego. A jeżeli mam słabe opony, staram się cały czas ciągać za łapę i tym podobne. Mało tego, hydrołapa daje bezpieczeństwo też. Teraz schodzimy trochę z tematu. Hydrołapa daje troszeczkę tego bezpieczeństwa, no bo jednak, jeżeli gdzieś ćwiczymy na jakichś warunkach takich hardkorowych, gdzie nie możemy sobie pozwolić na błąd, no to wariactwem by trochę było, jeżeli walimy z masy cały czas, ostro jedziemy. Na torze można z masy, odważnie, fajnie, ten. A tak to lepiej zainicjować tak z łapy, no bo jednak zostawiasz sobie jakiś tam margines, coś się nie uda i w ogóle napędzasz się gazem powoli i start. A wejście w taki zakręt porządnie, no to najlepiej z masy, z dużej prędkości, no to wtedy to jest wejście. Dobra, zboczyliśmy trochę z tematu, no ale nieważne, możliwe, że gadam głupoty.
No i chciałbym jeszcze wam powiedzieć, moi drodzy, na temat tego kręcenia fajerą. Pokazywałem, jak mniej więcej kręcić fajerą i tym podobne, ale ogólnie różne style mają ludzie kierowania fajerą. I powiem wam tak, jak chcecie się nauczyć kręcić kółkiem kierowniczym, no to musicie się nauczyć kręcić kółkiem kierowniczym. Bo jeżeli się tego nie nauczycie, będziecie mieli ciężko. Już dużo ludzi ma różne nawyki, jedną ręką czy coś. Ja wiem, nie mówię o jakichś skrajnych, ale takie minimalne jakieś błędy, na przykład, które ja też robię, widzę, że to później przeszkadza w następnych rzeczach. Jakoś tam się wyrabia człowiek, coś tam odkręci tą kontrę, coś zrobi, ale przy szybkich przekładkach wychodzi na to, że tak naprawdę nie potrafimy kręcić fajerą. Wiecie o co chodzi? To przy szybkich przekładkach, od boku do boku, przy dużych prędkościach, no ale takich dopuszczalnych, że możecie jeszcze robić te przekładki, no to śmiało, to wtedy właśnie wychodzi, że no nie potrafi. Wychodzą takie minimalne błędy, których niby nie widać przy małych prędkościach, ale już przy większych jednak dają sobie znać. Więc trzeba uczyć się od podstaw troszeczkę trzymania tej fajery i puszczania, jak ktoś woli driftować, albo trzymania i kontrowania, przekładania. Jeżeli chodzi o warunki, można powiedzieć wszystkie, no bo trzymanie fajery, przekładanie jej cały czas i nie puszczanie jej przystosuje was do warunków każdych, tak naprawdę każdych. A jeżeli ktoś driftuje i chce na przykład, nie wiem, iść w jakąś stronę jeszcze rajdową czy coś, no to nie może sobie pozwalać na takie rzeczy i musi znowu od nowa się praktycznie uczyć. Można się z tym nie zgodzić, to jest moja tylko teoria, którą ja widzę swoimi oczami, swoim łbem, choć staram się patrzeć z różnych perspektyw i nie mówię, że puszczanie jest złe, ale uważam, że lepiej jest trzymać fajerę. I tyle w temacie. Więc mam nadzieję, panie i panowie, że wyjaśniłem tym krótkim odcineczkiem, o co chodzi. Ja już tutaj się zbieram do delikatnego treningu i tym podobne. Możliwe, że coś tam jeszcze się ponagrywa i zobaczycie następne odcinki a propos nie wiem czego. No tak, panie i panowie, no to ogień na tłoki. Olej jest, wszystko jest. Pasy są, kasku nie ma, klatki z przodu nie ma, drzewa są miękkie, uśmiechają się, będziemy jeździć. Dobra, panie i panowie, pozdrawiam i mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem. I jeszcze dodam na koniec. Każdy ma swój styl kierowania. Każdy kierowca ma swój styl kierowania. I nie zawsze ten styl tak naprawdę musi być zły. Może nie jest książkowy, tak jak gadałem z Czesławem, no nie jest książkowy, ale jednak właśnie ten styl jednak w jakichś momentach takich kryzysowych jednak wyjdzie na to, że jednak kurwa, no jednak wypadałoby trochę to zmienić, nie? Więc uczcie się na Logitechu czy coś, chociażby ja wiem, że to z symulacją może nie ma dużo wspólnego i tym podobne, bo nie ma tej adrenalinki, nie ma tego, że zaraz może wyjebiesz w drzewo, choć o tym się niby nie myśli, no, ale jak się gra, to wiecie, możesz się pierdnąć, popcorn zjeść, oddychasz sobie kolka, a tak szybciej, że to wydaje mi się, oddech się też spłyca, wszystko inaczej działa, tak naprawdę mechanizm biologiczny inaczej pracuje i tym podobne, plus fizyka oczywiście też jest całkowicie inna, więc już nie będziemy wchodzić na te tematy, nieważne. Jak już macie takie symulatorki, nie wyrzucajcie ich, nie ten, uczcie się przekładać tą kierownicę, wykorzystajcie to, bo to naprawdę zajebiście się do tego przydaje i inne jeszcze tematy, jak hamowanie lewą nogą na przykład, chociaż tam delikatnie się już tego poduczyć, redukcja z międzygazy i tym podobne. No to co, panie i panowie, pozdrawiam.